Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta, a dzisiaj mam dla was kalendarz adwentowy z Amazon Beauty. Nie mieści mi się tu trochę w kadrze. Kupiłam go od pani na Vinted za 180 zł. Doczytałam się, że ten kalendarz jest zeszłoroczny u pani na profilu, ale skoro jest, to czemu nie? Więc sprawdźmy go. No dobra, więc wybrałam taki kadr, kalendarz na szczęście ma podpórkę z tyłu, więc on sobie spokojnie tak stoi. Ja będę podchodzić i wyciągać okienka, bo niestety mój operator nie jest w tym momencie dostępny, a ja muszę koniecznie otworzyć ten kalendarz, bo po prostu nie mogę się doczekać. Więc widzimy, na samym środku jest numer 1. Ja go wezmę. Tutaj na kartoniku jest napis Amazon Beauty, jedyneczka. I z tyłu mamy napis. Jest to pudełeczko lekkie. Jestem ciekawa, co jest w środku. A w środku mamy pomadkę z EOS. Taką w kuleczce, dosyć znana. Do ust, złotą. No, takie duże okienko. Trochę mała pomadka. Numer dwa widzę tutaj. Mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie posypie, ale nie, tutaj są pięterka. Tutaj też oczywiście Amazon Beauty napis. I tutaj jest napis. O, widzę, że tutaj w ogóle napisy są po niemiecku. Też leciutkie pudełeczko. A w tym pudełeczku mamy maskę do twarzy 15-minutową. Nie znam tej marki. Bodajże Made in Germany, więc widzę, że tutaj z Niemiec. Prawdopodobnie jest ona nawilżająca, bo tutaj mamy taki rysunek z wodą, więc przypuszczam, że jest to nawilżająca. To był numer 2. Teraz lecimy z numerkiem 3. Jest on tutaj. Numerek 3. Numerek 3 też leciutki, o dziwo. W numerku 3 mamy Revlon Professional. Jest to jakiś spray z zieloną herbatą. Do włosów. Super, super. Lubię produkty do włosów. Fantastycznie. No ale też duże pudełko, mały produkt. No cóż, może coś lepszego będzie w czwórce, która jest tu. Czwórka troszkę cięższa. Już do niej zaglądam. W czwórce mamy L.A. Brookett. Cóż to jest? Body wash. Hand and body wash. Spoko, sprawdzę jeszcze jak pachnie. Bardzo fajnie, owocowo. Bardzo owocowo, kwiatowo. Super, zużyjemy. Na pewno na moim Instagramie często pojawiają się filmiki testowania tych kosmetyków. Oczywiście podsumowanie znajdziecie tutaj na kanale. Jeszcze zbieram te kosmetyki, ale będzie taki film, ale z testowania na bieżąco znajdziecie na moim Instagramie filmiki, ale również zachęcam was do subskrypcji tego kanału, ponieważ gdy będziecie subskrybować, będziecie na bieżąco z moimi nowymi filmami. Więc serdecznie was zapraszam. A teraz lecimy do numeru 5. Już go sobie tutaj upatrzyłam. Też leciutkie pudełeczko. W numerku 5 mamy NYX. Mini maskarę NYXa. Fajnie. Fajnie, fajnie. Zawsze się przyda. Super. Ciekawe, czy ten kalendarz będzie wart te 180 zł, które wydałam. To była piątka, to teraz szósteczka jest tu. O, to już jest ciężkie. A w szóstce mamy, no nie wierzę, mamy Luna Play. Małą maszynkę, małą szczoteczkę Foreo Mini. Foreo Luna Play, Jezus, fantastyczna, super. No to już w tym momencie chyba oddała nam się cena kalendarza, bo wiem, że one są drogie. Co prawda to jest mini szczoteczka. Już sobie zrobiłam prezent na święta, widzę. Super, super, naprawdę jestem zadowolona z tej szczoteczki. Różowiutka.
Fajne ma tutaj wypustki. To była szóstka, teraz siódemka. Jak to było w szóstce na Mikołajki, to co nas czeka w 24? Kolejne leciutkie pudełeczko. A tutaj mamy Elizabeth Arden. Kapsułeczki z retinolem. Przypuszczam, że są one do twarzy. Takie serum. Super, fajnie. Widzę, że tutaj jest ich 7 bądź 8 sztuk. No spoko, wypróbujemy. To była siódemka, teraz ósemeczka, większa. O, jedenastka nam spada, ósemka, też leciutka. A w ósemce, o, w ósemce mamy dwa produkty. W ósemce mamy Fint Lip Liner, czyli kredkę do ust w kolorze 2. Kolor nudziakowy, z tego co widzę. I w tym samym kolorze mamy pomadkę. Super, tu jeszcze jest karteczka dołączona, widzę, z tłumaczeniem. Super, w woreczkach zapakowane. Naprawdę, jak na razie ten kalendarz chyba jest najlepszy. To była ósemka, teraz dziewiątka. Dziewiątkę mamy tu. Dziewiątka też dosyć lekka. I w dziewiątce znalazłam pudełeczko. Biorę. To są płatki oczyszczające nos na pory. Jest tutaj 6 sztuk. Fajnie, ja bardzo lubię takie rzeczy używać. Jest to jakaś limitowana edycja. Super. Super, ja lubię takie rzeczy. Ja jestem już zadowolona z tego kalendarza, a nie jesteśmy w połowie. Jeśli wam się podoba ten kalendarz, zostawcie koniecznie łapkę w górę. To był numer 9, teraz 10. Dziesiątkę, o, tu cięższe coś, cięższe. Tutaj, nawet gdybym chciała przeczytać to, to nie przeczytam, bo to jest po niemiecku. Coś z 14 dniem na 10 okienku, widzicie, ja to nie przeczytam. W dziesiątce mamy Batistę, suchy szampon do włosów. Super, bo właśnie mi się skończył ostatni z ostatniego kalendarza. Czy tam pudełka jakiegoś subskrypcyjnego, więc super. Że mam kolejny mini taki, on ma tutaj 50 ml, ale fajnie. To była dziesiątka, teraz jedenastka. Jedenastka taka średnio ciężka. W jedenastce mamy Diadermine. To jest coś, jakiś krem liftingujący, nawilżający pod oko, kontur oka. Coś takiego. Nie znam tego, nie widziałam. Myślę, że to może być, bo to jest anti-age, więc myślę, że to może być dla troszkę starszych osób niż ja. Może przyda się mamie. Ja na razie pod oczy nic nie potrzebuję. Mam jakieś tam kremiki i one mi w zupełności wystarczają. To była jedenastka. Teraz dwunastka. Już jesteśmy w połowie, aby mogła ten kalendarz otwierać cały dzień. Chociaż idę wieczorem na noc do pracy, ale mam jeszcze troszkę czasu. O, to znam. Tutaj mamy w dwunastce maseczkę z Coco Star. Już ją kiedyś miałam, nie wiem czy w Douglasie ona nie była w kalendarzu adwentowym w zeszłym roku, albo w jakimś pudełku co dostałam. I to są takie, taka maseczka z takimi płatkami, które imitują ogórka i można sobie je rozłożyć na całej twarzy. Spoko była ta maseczka, podobała mi się, więc jestem zadowolona z tego produktu. Jest ona taka nawilżająca, odświeżająca, idealna na rano, żeby zniwelować opuchy. Puchliznę na naszej twarzy po nocy, więc spoko. Teraz trzynastka, troszkę znowu cięższe pudełeczko. W trzynastce mam Marvis. Jest to, puszczam, że to jest pasta do zębów, taka ich kultowa, w takim trochę vintage opakowaniu. No ale niestety ona jest cynamonowa, cynamonowa to jest po prostu straszne, nienawidzę cynamonu. Jest 25 ml, taka mniejsza, ale może mój mąż ją zużyje, bo ja, bardzo mi się podoba opakowanie, bardzo fajnie wygląda ta pasta, ale nie. To nie jest dla mnie. Na pewno nie jest dla mnie. Ja... nie. Cynamon. 14. Może... a, spada! Macie to tu położę. 14. Ciężkie powiem.
ciężkie pudełko. I w 14 mamy też kultowy produkt, tym razem Rituals, Rituals of Sakura. Już czuję przez opakowanie, jak pachnie, jest to balsam do ciała w pojemności 70 ml, więc nie taki malutki. Tak, czuję, jak pachnie. Boże, ja uwielbiam takie pachnące balsamy, ten akurat mi się bardzo sprawdza, więc super. On też wcale nie jest tani, więc myślę, że spokojnie ten kalendarz już nam się oddał z nawiązką. No dobra, to jedziemy dalej. To była 14, teraz 15, te największe okienko, które mnie tak tutaj kusi. O, i takie dosyć lekkie. Duże okienko, mały produkt. Pod rząd, drugi produkt Rituals of Sakura. I jest to shower gel, organic rice milk and sherry. Jest to w takiej piance, bo to jest w takim psiku. Fajnie, ale dwa produkty tej samej marki pod rząd. Mogli to też pomieszać w takim dużym pudle. Spodziewałam się, nie wiem, jakieś opaski na głowę czy coś. No ale nieważne. Jedziemy dalej, 16. I tutaj te spadające 23 teraz będzie. I wezmę, tu może przełożę. 16 troszkę cięższe. I w 16 mamy dwa produkty. W 16 znaleźliśmy oryginalną pomadkę Labella, czyli Niva, tylko te pomadki się nazywam tam Labella. I mini kremik do rąk 30 ml z Niva. Te dwa produkty w okienku numer 16. Teraz okienko numer 17. Już nam się pustoszy kalendarz. Napiszcie koniecznie, czy wam się podoba ten kalendarz, bo mi bardzo. Okienko numer 17. I w okienku numer 17 mamy z Schwarzkopfa Gliskur Hair Ripper. Cokolwiek to jest coś do włosów, naprawczego. Nie mamy tutaj po polsku języka, ale widzę, że to jest chyba jakaś odżywka czy coś takiego, bo widzę, że tutaj dwa kroki. Nałóż na rękę, nałóż na głowę, więc wydaje mi się, że to jest coś po umyciu. No. Nie będę. Chciałam przeczytać po niemiecku tą nazwę, ale jak już zobaczyłam ten umlaut nad U, to dałam sobie spokój i nie będę tego czytać. Dobra, 18. No, już tak mało okienek. 18. W 18 mamy Skin Manager. Coś do kury. Tylko czy to jest do twarzy? Aha, to jest Aha Effect Tonic, czyli to jest takie płynne do przemycia twarzy. Super, fajna buteleczka. Na pewno sobie poczytam o tym na internecie, co to jest za produkt, bo nigdy nie widziałam czegoś takiego, więc ciekawe, ciekawe. Dobra, dobra, to była 18. Sorry za te moje... Tak jak się cieszę, to tak okazuje swoją radość. W 19 mamy Invisibubble, czyli kolejne pudełko gumek. Ja zacznę chyba sprzedawać te gumki, bo ja... One są ładne i w ogóle, ale ja nie przepadam za tymi gumkami. Wolę takie gumki, nie wiem jak one się nazywają, scrunchy. Te takie najlepiej welurowe, duże i żeby było je widać jaskrawe. To był numer 19, teraz numer 20. W numerze 20 mamy jakiś mini produkt do twarzy z SPF 30. Jest to jakiś kremik Ultra Sun się nazywa, ale wiem, że on jest do twarzy. Znowu jest anti-aging, czyli jakiś tam wygładzający, upiększający, nawilżający, bo tu widzę, że jest kropelka. No taki, taka próbka, przecież to ma. Ile to ma? To ma 15 ml. No dobra. Teraz 21. O, zaczyna ktoś tutaj przeszkadzać. Jakaś pani usza. Tam zaczyna zjadać swoje jedzonko. Przeszkadza. Oj, obróciłam ten kalendarz. 21. Trzy okienka zostały, nie? 21 mam. Nie wiem, jak to się czyta, czy to się czyta po niemiecku, czy nie. Wonder 2. 72-godzinna maskara. Jest w takim ładnym pudełku. I nie wiem, chyba jest ona pełnowymiarowa. Nie wiem, trzeba sobie poczytać na internecie o tych produktach, bo on, tak jak wiem, co to jest Foreo Luna Mini, to tak nie wiem, co to jest Wonder Mascara. No ale na pewno troszkę to kosztuje, więc myślę, że tutaj jesteśmy wygrani w tym kalendarzu. 22. Już nie, tak mało. 22 mam zestaw mini kremów do rąk.
jest, są cztery kremy, mini kremy, to jest produkt chyba koreański z tego co widzę. Są cztery takie mini kremy w czterech różnych zapachach, jest różany, sugar, pink, Sophie, no są krem jak krem, no ile ja już mam tych kremów, no ale takie mini no to jeszcze ujdą, jak z Weledy, lubię te mały krem, to taki fajny tutaj na taletce może stać. 23. Dwa ostatnie okienka. Naprawdę, jeśli Wam się podoba ten kalendarz, to zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i subskrypcję tutaj z boczku. Będzie nas więcej, będziemy się fajnie bawić. I tutaj w 2023 mamy Clear Skin. Maseczka od Tony Moly. I'm Real. Rice Mask, która jest taka dewastowana. No, maseczka. 20-30 minutowa w płachcie. Poczuj, u mnie maseczek nigdy nie za wiele. Zwłaszcza teraz w tym okresie, gdzie nosimy maski i nasza skóra po prostu się parzy pod spodem. No i przyszedł czas na ostatnie okienko. Ostatnie, mam nadzieję, że najlepsze. Chociaż jak na razie szóstka dla mnie była najlepsza. 24. I w tym okienku mamy... Mamy kod na Amazon Beauty na 5 euro, już nieważny. I mamy Babor. Takie małe esencje do twarzy. Są tutaj chyba, no kilka ich jest. Każde jest opisane do czego jest. Z tego co wiem, to kalendarz Babor tej marki jest bardzo drogi na internecie, więc myślę, że to będzie dobre do walki z moimi problemami skórnymi. No cóż. Koniec kalendarza. Moje odczucia są jak najbardziej na plus. Ja jestem bardzo, 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 bardzo zadowolona z tego kalendarza. Myślę, że był wart on tej ceny. Są naprawdę super produkty. Może tam jakiś tam, ten jakiś kremik jeden był taki, że nie wiadomo o co w nim chodzi, ale okej, nie? Może się trafić, bo są naprawdę i ten Babor, i ta Foreo Luna. Co tam jeszcze było? No, Rituals i balsam, i Rituals pod prysznic pianka. Super, naprawdę. Dużo fajnych produktów i maskary. No super, ja jestem po prostu super zadowolona. A jeśli Wam się podobało, to po raz tysięczny mówię, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić naszych filmów. I co? Zapraszam Was do kolejnego filmu, a kolejne filmy już niebawem, bo szykuje mi się tutaj dosyć spora dostawa kolejnych kalendarzy niemieckich, więc czekajcie. Do zobaczenia. Cześć!